No więc teraz, skoro mamy już jakby obniżoną u niego ofensywę i defensywę, to teraz po prostu go no tuczemy wszystkim co mamy, jakby kombosy, ogień, to wszystko. No, jakby tak będę wręcz robił do końca walki, chyba że jeszcze kawalerzysta znowu wróci do stanu normalności. Okej, jeszcze nie atakuje. O, okej, już padł. Okej. Myślałem, że będzie to jednak trochę trwało dłużej. I atak oto kawalerzysta się poddał. Trochę doświadczenia. I Lukas, level 26. Punkty 2, 4. Punkty psychiczne 3. Ustary, ofensywa 3. Defensywa 1. Inteligencja 1, szybkość o 2. Dustin, level 27. Punkty 2, 6. Ofensywa 1. Inteligencja 1, szybkość o 1. Kumatora, level 26. Punkty 2, 4. Punkty psychiczne 5. Defensywa 1, inteligencja 2, szybkość o 2. I Bony, level 26. Punkty 2, 3. Ofensywa 1. Defensywa 1, inteligencja 1, szybkość o 2. Czyli okej, każda postać u nas level upowała. Całkiem fajnie to widzieć. I kawalerz zniknął i... Papa, fajnie się z tobą walczyło, fajnie się patrzyło na twoją zazdrość i tak dalej. Wow, fasad? Może myślisz, że dobrze udajesz, ale moich oczu nie wykiwasz. Fasad nas dogonił. Dokładnie pasujesz do zwrotu, jak debil lecący w stronę ognia... lecący w stronę ognia, Lukas. Ten ból i cierpienie, przez które przeszedłem po tym, jak ten drago mnie wysłał w kosmos, może ci na to w pełni odpłacić. No to co? Patrzymy? Oczywiście, że nie! Ucieknę jak kurczę cykory jedne. I ten firmowe jedzenie banana od fasada. Czy wy naprawdę myślicie, że uciekniecie? I tym bardziej go firmowy śmiech. Tak lepiej. Dużo łatwiej mi się teraz poruszać. O, ale tobie to było twarzy w tym kostiumie. Ahaha! Bo ja wiem. Dobrze w końcu wszystkich widzieć w swoich, że tak powiem, codziennych ciuszkach. Ok, tutaj mamy kartę ciekawostek numer 2. Jak pamiętacie, pierwszy raz zrobiliśmy w tamtym w ratuszu, z tego co pamiętam. Ok, teraz się spinamy tutaj w górę i mamy kolejnego nowego przeciwnika. Oto jest luźna śrubka. Luźna śrubka jest, szczerze też, tak samo jak wszystko jedno, jest też żartem tak naprawdę. Ma, jak pamiętam, 350 punktów zdrowia, ale jak pamiętam, ma słabą defensywę, słabą ofensywę. Ma co prawda atak hipnozy alfa, ale to wam niczego szczególnego nie zrobi, więc po prostu tłuczcie kombosami i ta szybka naprawdę powinna z łatwością paść i no, wy z nią łatwością powinniście wygrać. Okej, jak mówię, no śrubka jest naprawdę łatwym przeciwnikiem, nie ma mocnych ataków, więc walka z nią nie powinna być niczym trudnym. To na pewno. I oto kolejna śrubka. No też śrubki, jak pamiętam, nigdy nie atakują w grupie. A ta śrubka może podczas walki poprosić jakąś inną o pomoc. Jest taka możliwość, ale jeżeli tak chodzi w terenie, żeby kilka walczyło ze sobą, to tak nie jest. Zawsze walczą w pojedynkę. Jak mówię, śrubki to nic szczególnego. Coś będzie, tu nie ma nic szczególnego. Idziemy na górę i... Co? Zabawki? Dziecięca jakaś muzyka? Czy to jest ta sama wieża błyskawic, czy my w ogóle jesteśmy gdzie indziej? Co do jasnej. No, mamy żabę na balonie, okej. Okay. To teraz może pobiorę trochę punktów, też trochę może spędzę czasu na zapisanie gry, bo teraz by mi się to w sumie przydało całkiem.
A więc znów mamy grę zapisaną. Tak, tak, poprzednia pozdrawia, następna pozdrawia i tak dalej. Jezu Chryste, wszyscy powtarzacie, po prostu idźmy dalej. I chociażby zbierzmy to oto prezenty urodzinowe. W tym mamy mniej więcej. Mamy pistolet na wodę słoną. I tak, teraz w tej chwili wam z góry powiem, że wszelkie właśnie bronie typu bomby, ołówkowe rakiety i też pistolety na wodę teraz dawajcie Dusterowi i Bonemu. Niech Lukas i komandora tych broni przy sobie nie mają. Wkrótce zobaczycie czemu właśnie tak mówię, żebyście dawali te bronie, jak mówię, Dusterowi i Bonemu. To będzie całkiem ważne i całkiem wam to może pomóc. Tak wam jak mówię z góry to mówię. Bo tak widziałem też, że komatora właśnie teraz zebrała ten tutaj pistolet, więc chcę jak mówię go dać albo Dusterowi, albo Bonemu. I też jakieś ewentualnie inne bronie, właśnie jak mówię, bomby, rakiety też właśnie im rozdam i tak dalej. To wszystko raczej załatwię poza ekranem, więc teraz będzie cięcie. Okej, to już sobie załatwiłem wszystko, teraz zbierzemy kolejne prezenty w tym pomieszczeniu, to mamy mniej więcej. Wskazówkę, okej, się przyda w sumie. I tu jest jakiś jeden taki trochę nietypowy, inaczej zabarwiony, takie wiecie, żółta paczka zamiast niebieskiej z czerwoną wstążką. Co to jest? Pewnie coś wyjątkowego. Surprise! That box is a spy! Okej, to jest pudełko z niespodzianką. I jak pamiętam, to jest jedyne miejsce, gdzie ten przeciwnik występuje. A to mogę się mylić oczywiście, ale tak przynajmniej pamiętam. Okej, pudełko z niespodzianką całkiem warto z nim zobaczyć, bo ono wam da dużo kasy, dużo też doświadczenia i tak dalej. Jak pamiętam, ma ono dokładnie 777 punktów zdrowia, czyli całkiem dużo. Poza tym też dysponuje atakiem ognia beta, czyli walka z nim może was trochę zaboleć. Jednak jak mówię, mimo to wszystko naprawdę osobiście z tym przeciwnikiem polecam zawalczyć i to całe doświadczenie i kasę zgarnąć. Jak mówię, to jest mimo wszystko, no warto z tym przeciwnikiem zawalczyć. Raczej go wykończycie w kolejce bądź dwóch czy z kombosami i zamrożeniem, na które on jest słaby. A więc Lukas i Dusty niech używają, jak mówię, kombosów, komatora leci z zamrożeniem alfa i pełni też z kombosami. Okej, co mamy? Jest zaskoczony! Ej, przecież pudełko takie ma nas zaskakiwać, a nie kurczę siebie nawzajem, siebie samego, nie wiem. Ktoś tu chyba swojej, nie wiem, roli nie rozumie w świecie. O, i się unieruchomił, świetnie, dzięki temu zamrożeniu. Teraz może nawet kombosy wystarczą bez nawet zużywania punktów psychicznych. A czy w sumie czemu się martwię, skoro niedaleko właśnie stąd jest to całe jacuzzi w kształcie gwiazdki pięcioramiennej. Mogę użyć się śmiało zamrożenia. I całkiem ładne kombo na koniec. Wygrana. I Lukas ma level 27. Punkty 2 o 4. Ustary! Punkty psychiczne o 6. Ofensywa o 2. Defensywa o 1. Inteligencja o 1. A nie, szybkości nie będzie. Okej, okay. Bony level 27. Punkty 2 o 3. Defensywa o 1. Inteligencja o 1. I też szybkości nie będzie. Okej, okay. To wszystko na tą walkę. Tu jeszcze pamiętam był... Tak, tu jeszcze jest prezent z level 1. Tu mamy co? Sekretne zioło nawet mi się przyda w nadchodzącym fragmencie tej gry, więc chętnie wezmę. I co to jest za jakaś robopokojówka? Czym jesteś? Przedstaw się. Jestem mała pani Pianka, a to jest pokój mistrzowskiego króla Pi. Kto to jest ten cały król Pi, chciałbym wiedzieć. Jakiś dzieciak czy co, że ma taki pokój z zabawkami i tak dalej. I czemu pokojówka? I to w dodatku robot. Ciekawe rzeczy. Tak, tu też widzimy, w tym pokoju możemy znaleźć jeszcze automat, gdzie możemy parę rzeczy albo kupić, albo sprzedać i tak dalej. Więc coś mogę oczywiście sprzedać, zobaczę co w ogóle u siebie mam, może coś się zbędnego. Tak, już możecie sprzedać broszury DCMC, bo one już nie będą wam później w tej grze przydatne, nie będą one potrzebne, więc takie broszury możecie już sprzedawać. Wszystko inne u Lukasa będzie raczej potrzebne, więc teraz przejdźmy do Dustera. A on też ma prosulę, więc też ją sprzedam. Kumatora? Kumatora chyba nic, chyba że ewentualnie mogę jakieś, nie wiem, antidotum sprzedać czy coś takiego.
bo chyba już nie będzie do końca tego rozdziału potrzebny. A w sumie mogę się go pozbyć za no, niewielką ilość punktów typinu, ale zawsze jednak za coś. Bonis niech się pozbędzie swojej lazurowej wstążki, skoro już ma na swojej głowie tą całą krowią czapkę. Coś jeszcze? Nie wydaje mi się. Ma całkiem dużo tych kubków nudli. One mu się na pewno też w miarę przydadzą. Tak, no, wyłapywacza tarczy nie można sprzedać, jest to jednak taki, no powiedzmy, że kluczowy przedmiot, więc jego sprzedać się nie da. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o sprzedaż, to teraz kupię parę rzeczy, gdyż tutaj mniej więcej możemy kupić gumowe peleryny. Co prawda one wam dadzą trochę mniej defensywy niż chociażby muszy czar, ale jednak peleryny z gumy dadzą wam także odporność na błyskawice i to wam naprawdę pomoże, więc przynajmniej Duster i Komodora powinni się w takie peleryny, tak w takie peleryny się powinni wyposażyć, więc dla nich je na pewno kupię. O, w sumie niepotrzebnie tamten czar muchy sprzedałem, ale trudno. Najwyżej Duster zostanie ze swoją pelerynką tak dalej. Komodora, jak mówię, jej też to dam. I też to się to może w miarę przydać, tak sądzę, osobiście przynajmniej. Chyba jednak... zostawię chyba jednak jej sukienkę, bo pamiętam, że jednak ona trochę, no, znacznie lepiej podnosi defensywę niż ta peleryna i będzie ona mogła tą sukienkę na później założyć. Lukasowi, no, też niby to mógłbym kupić, ale jednak chce mieć trochę punktów DP w zapasie na jakieś inne rzeczy. Na przykład może sobie kupię... może na przykład więcej kubków nudli. To nie jest zły pomysł wcale. Na jeden komatorze. I w sumie to chyba już powinno wszystko wystarczyć. Teraz się tylko szybko w to wyposażę. Wiecie, oczywiście. A już jest wyposażony Duster. Komatora też jest wyposażona. Tak. No, sukienka w porównaniu do peleryny podnosi defensywę o 5, więc jak mówię, jednak mimo wszystko tą sukienkę warto mieć na później. Więc jej póki co nie sprzedawajcie. I to będzie chyba wszystko już w tej kwestii i tak dalej. Czy ja się w ogóle już w tym. Jacuzzi zanurzyłem? No chyba tak, skoro mam wszystkie statystyki na maksimum. Więc teraz możemy śmiało iść dalej. Właśnie jeszcze jedna rzecz, właśnie dwie do zrobienia w tym pomieszczeniu. Na przykład właśnie tu mamy takie oto... taki sprzęt audio. Witaj, jak się masz, wasza wysokość? Mogę dla ciebie wybrać naprawdę fajną piosenkę, jeżeli tylko sobie wasza wysokość życzy. Czy chcesz czegoś posłuchać? Weźmy tak i uwaga, co to będzie? Świetnie, a więc mój wybór to muzyka ze sklepów z Earthbound. Ale super. Dobra, to jest super, dlatego jednak się no banan na twarzy pojawia, to jest świetne. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy jedną piosenkę tutaj do posłuchania. To będzie muzyka z hotelu z Earthbound. Wow. Świetnie, nie dość, że są te całe misie i tak dalej, to jeszcze muzyka nawet jest tutaj, jakby wiecie, remake muzyki z hotelu i ze sklepu z Earthbound, to jest świetne, naprawdę to mi się bardzo podoba. Okej, to ja wszystko niby mam załatwione, tak dalej. No prawie wszystko, jak mówię, jest jeszcze jedna rzecz, którą mam tutaj do załatwienia, konkretnie ma ona związek z tym oto jojem. O, pani pokrowka się wkurzyła, czy coś? Jeżeli tylko weźmiesz bezcenny jojo przyjaciela mistrzowskiego króla Pi, to będę zła! 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 Bardzo zła! 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 Zła!